Dzień dobry, kochani. Dzisiaj robię gulasz, bo nie gulasz, bograsz węgierski. Oczywiście z wolnowaru. Tutaj, co widzicie, to podsmażyłam boczek z cebulą i do tego dodałam troszkę takiej pasty paprykowej węgierskiej, bo podobno węgierska papryka jest bardzo dobra. A oprócz tego jeszcze kupiłam w polskim sklepie ostrą paprykę węgierską. Mam tutaj mięso. Teraz tą cebulkę, którą podsmażyłam z tym boczkiem, z tą pastą, zalałam troszeczkę wodą. I teraz praktycznie przeleję już ją do szybkowaru. Jezu, nie szybkowaru, do wolnowaru ją przeleję. Następnie będę wrzucała partiami pokrojone mięso wołowe. Nie wiem, nie do końca. O. Do tego momentu, żeby pozamykać sobie te pory w tym mięsie. Już po prostu zrobi się białe. I jak mi się z każdej strony ładnie pozamyka, przerzucę go znowu do szybkowara. Dobra, kolejną rzeczą, widzicie tutaj, już druga porcja mięsa mi się już zamyka. Obrałam sobie ziemniaczków parę, czerwoną, zieloną i żółtą paprykę. Dodatkowo do tego dałam jeszcze paprykę taką konserwową, bo nie mam wina. Chyba mój mąż mi musiał wypić. W każdym razie nie mam tego wina, więc dodałam tej konserwowej papryki. I mam tutaj też taki właśnie węgierski, bodajże taki makaron. Mam nadzieję, że to jest makaron, chociaż pani powiedziała, że to jest makaron. Wydaje mi się, że on będzie taki fajny właśnie do tego, do tych kluseczek. Do tego bograczu, więc co? Czekam, aż mi się przerumieni jeszcze to mięso. Wrzucę go do... Tutaj widzicie, tą jedną porcję już sobie pomieszałam, chociaż tam przepisy gdzieś znalazłam. Pisało, żeby tego nie mieszać. Jest to dzieło, że to od razu wszystko wymieszam. No i dodam jeszcze tej ostrej papryki, dodam jeszcze trochę kminku, kuminu, trochę pieprzu mielonego, świeżego. I poczekamy 8 godzin, żeby to się ładnie nam upichciło. No i właśnie w tym oto momencie żałuję, że nie kupiłam większego tego wolnowaru, bo zobaczcie, jest praktycznie po sam brzeg. Na razie kluseczek chyba nie wrzucę. Nie wiem, czy nie zrobię ich po prostu i na sam koniec, dopiero jak już wszystko opadnie troszeczkę, bo wiadomo, że te warzywa, one troszeczkę stracą na objętości. Więc ja tylko wzięłam jeszcze je, posoliłam trochę. Dorzucę tej ostrej papryki, czekajcie, dorzucę tej ostrej papryki, żeby to było wyraziste. No i co? I załączę na wolne gotowanie na 8 godzin i do zobaczenia jak zwykle znowu później. Czekajcie, zrobiłam aktualizację, nie będę tego robić na 8 godzin, zrobię to na prędkości high, na tej wyższej, na 6 godzin. Zobaczymy, co z tego będzie. Wczoraj było na slow, dzisiaj niech będzie na high. Dobra, i mój bogracz po 6 godzinach gotowania wygląda mniej więcej tak. No, jak na moje oko jest trochę za gęsty. Trzeba by dolać trochę wody i albo przycieru pomidorowego. Ziemniaczki, oczywiście al dente. No, dobra. Wołowina się po prostu rozpada w ustach. Przedać tylko miśkowi, sprawdzić, żeby ocenił, czy nie trzeba trochę więcej soli, pieprzu i bogacz jest gotowy.